Paco Power System Blood Knight to najlepszej jakości mieszanka białkowa za rozsądną cenę. Buduje i chroni twoje mięśnie w czasie, kiedy śpisz. Polecam, Karolina Michalczuk. W tej chwili na scenie toczą się eliminacje do Mistrzostw Europy, a z nami są już nasze wspaniałe panie, nasza mistrzyni fitness. Dzisiaj nie startowała Patrycja Kozyra i jej podopieczna. Złota medalistka Mistrzostw Polski Bernadetta Marcjan, jak to miło powiedzieć, dwa złotka obok stoją tutaj. I witam panie bardzo serdecznie. Patrycja, taki był plan? Taki był plan i w 100% zrealizowany. Bernadetta, jak wchodziłaś na scenę, to wiedziałaś, że będzie medal, bo były tylko cztery zawodniczki, ale nie wiedziałaś jeszcze jaki chyba. No tak, no nie wiedziałam dokładnie. Między pierwszym a drugim, bo akurat zawodniczka, która startowała też właśnie w tej kategorii, no pokonała mnie na debiutach, ale nie poddałam się, dopracowałam i wygrałam. Patrycjo, Jakub Potocki powiedział, bo oglądał debiuty wtedy, gdy Bernadetta zajmowała drugie miejsce, że została wtedy skrzywdzona przez sędziów. Czy ty zgadzasz się z tą opinią? Zdecydowanie taka moja była opinia też, no ale oceny sędziowskie są różne. Zależy to bardzo często od panelu, jaki zasiada. Na debiutach zasiadało bardzo dużo trenerów klas niższych. Tutaj mamy panel już bardzo doświadczonych sędziów, dlatego też mi się wydaje, że bardziej trafne noty, jeżeli chodzi o tutaj scenę europejską są trafione. Patrycja, jak długo trzeba pracować, żeby wychować sobie taką czynnicę? No Bernadette chyba już 2,5 roku temu zaczęła przygotowania, więc to nie było tak hopsiup, ale się udało. Nie myślisz o tym, że uczennica bardzo szybko przerośnie swoją mistrzynię? No mam nadzieję. Tak. Chcemy chociaż troszeczkę dorównać. No właśnie, jak to jest trenować pod okiem tak wspaniałej zawodniczki, wielokrotnej mistrzyni Polski, zdobywczyni medali Pucharu Świata, Mistrzostw Europy? No na pewno duże zaufanie. Wiem, że ta świadomość, że no jednak kobieta odniosła jakiś wielki sukces, Patrycja naprawdę potężny sukces i tego, że naprawdę mogę na nią polegać w chwilach, nie wiem, coś zawsze mogę zadzwonić, czyli wiem, że zawsze jest przy mnie, opiekunem, naprawdę w 100%. Bernadetta, to twój drugi tytuł mistrzowski w tym roku. Zdradź mi internautom Paco Pel, że zostałaś 2 tygodnie temu mistrzynią szkół ponadpodstawowych. Tak, dokładnie, szkół ponadpodstawowych w Płocku, to również zajęłam pierwsze miejsce. Patrycja, to będzie taki początek tej medalowej serii? Miejmy nadzieję. Teraz przed wami Mistrzostwa Europy? To się okaże, że tak powiem, decyzja należy na razie do trenera kadry, czy Bernadette wyślę. Mam wielką nadzieję i na pewno na razie nie odpuścimy i będziemy kontynuować, aż się okaże, czy jedzie. No swoją postawą na pewno zasługuje na to, żeby walczyć o coś w Europie. No ale rzeczywiście i z tym się zupełnie zgadzam. Najbliższe plany startowe Bernadetta, jeśli nie Mistrzostwa Europy, to co? Puchar Polski na jesień. I eliminacje do Mistrzostw Świata, które prawdopodobnie będą wcześniej. Co myśli sobie złota medalistka, kiedy dowiaduje się, wygrałam, speaker przeczytał twoje nazwisko, że zostajesz mistrzynią Polski? Co czuję? Radość, szczęście, ale nie ukrywam, że już chciałabym jak najszybciej wrócić do domu. Patrycja, ty gdy usłyszałaś, że drugie miejsce zajmuje nie Bernadetta Marcjan, tylko ta dziewczyna, która została jako przedostatnia? No to chyba moją, że tak powiem, reakcję było słychać na całej sali, pomimo, że byłam z tyłu. Jeszcze raz dziewczyny, wielkie gratulacje. No i czekamy na kolejne złote oczywiście medale w wykonaniu Bernadetty Marcjan. Patrycja, my też liczymy, że może wrócisz jednak do fitnessu. Może za rok, może za dwa. Mam taką nadzieję, zobaczymy jak to się wszystko poukłada, ale na pewno gdzieś to tam w moich myślach jest. Zatem życzymy dziewczyny wam dużo zdrowia, wytrwałości i kolejnych medali Bernadetta i dziękujemy pięknie za rozmowę.